Już jutro, czyli 22 maja, rozpoczyna się 28. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Prawie 300 osób wzięło udział w dorocznym, 5. Beskidzkim dyktandzie zorganizowanym w Auli Akademii Techniczno-Humanistycznej. Od 15 maja bilety bielskiego MZK można kupić poprzez aplikację na telefony komórkowe. W naszym dzielnie otwarto kolejną, najdłuższą trasę rowerową w kompleksie Enduro Trails Bielsko-Biała. W hali sportowej pod Dębowcem już po raz 6. odbył się doroczny mecz siatkówki, w którym zmierzyli się podopieczni Świetlic Środowiskowego Centrum Pomocy z bielskimi samorządowcami. Już jutro, czyli 22 maja, rozpoczyna się 28. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Festiwal potrwa 5 dni, a spektakle odbywać się będą na obu scenach Teatru Banialuka, obu Teatru Polskiego oraz w Centrum Kultury imienia Wiktorii Kubisz. Do Bielska-Białej zaproszono 14 zagranicznych grup teatralnych oraz 6 teatrów z Polski. Gospodarz festiwalu, Teatr Banialuka, zaprezentuje poza konkursem 3 swoje przedstawienia. Zieloną gęś, Króla Maciusia I oraz najnowszą produkcję przygotowaną we współpracy z francuskim klasik Teatr Orestei. O przedsięwzięciu podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej mówiła dyrektor Banialuki Lucyna Kozień. Tegoroczny festiwal jest tak skomponowany, że pokazuje, jak Teatr Lalek wypowiada się w sprawach, które dotyczą nas, które są, zdarzają się w naszej rzeczywistości. To znaczy porusza tematy dotąd, powiedziałabym, albo nieobecne w sztuce lalkarskiej, w teatrze dla dzieci, albo słabo obecne. Więc to są, ja się cieszę, że Teatr Lalek włącza się w bardzo taki istotny sposób do dyskusji o tym, czym jest w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie samotność dziecka w świecie dorosłych, czym są wojny i terroryzm, i jak każde dziecko, czy też i dorosły, szuka własnej tożsamości, ale też jak ważna jest odwieczna potrzeba miłości, akceptacji, piękna. O tym wszystkim są nasze przedstawienia. Zaplanowano także bezpłatne spektakle plenerowe. W tym roku będziemy mieć 2 przedstawienia plenerowe. One, wiadomo, zawsze przedstawienia plenerowe cieszą się dużą popularnością. Są też, jak sądzę, taką dobrą promocją dla festiwalu. I w dzień rozpoczęcia festiwalu, 22, będziemy mieć tutaj na placu obok teatru prezentację izraelskiego teatru, a główna prezentacja dużego już widowiska plenerowego to tradycyjnie na placu Chrobrego w piątek. Tym razem zaprosiliśmy polskie przedstawienie, polski teatr Akt z Warszawy z przedstawieniem Poza czasem. Bardzo pięknie, jak wiadomo, przedstawienia plenerowe oparte są na bogactwie inscenizacyjnym, na wykorzystaniu tych środków takich bardzo atrakcyjnych. Ale chcę też powiedzieć, że w tym roku na koniec festiwalu postanowiliśmy zaprosić, pokazać na zakończenie nie widowisko teatralne, ale zapraszam wszystkich serdecznie na koncert znanego zespołu Chłopcy Kontrabasia. Myślę, że to będzie też taki koncert adresowany dla publiczności młodszej, ale też i dla rodzin całych. Prawie 300 osób wzięło udział w dorocznym, 5. Beskidzkim dyktandzie zorganizowanym w Auli Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wielkie dyktando o pióro prezydenta miasta Bielska-Białej i tytuł mistrza ortografii odbyło się w ramach 19. Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Wśród uczestników, którzy mierzyli się z tegorocznym tekstem przygotowanym przez filologów Angelikę Matuszek oraz Ewelinę Gajewską z Akademii Techniczno-Humanistycznej, byli uczniowie, mieszkańcy, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele świata kultury i sportu. Patronat nad imprezą, podobnie jak poprzednio, objął profesor Jerzy Bralczyk. Również i on odczytał tekst dyktanda. Po konkursie ortograficznym odbyło się spotkanie z profesorem Bralczykiem, któremu towarzyszył felietonista Michał Ogórek. Dyktanda ostatnio są dosyć mocno popularne w Polsce, co znaczy, że Polacy chcą coraz lepiej pisać? Pewnie chcą się sprawdzać, a poza tym nie wiem, jak jest w tej chwili w szkołach, czy dyktanda są nadal takim sprawdzianem umiejętności,
czy już nie. Kiedyś nieznajomość ortografii nawet należała do czegoś w rodzaju szpanu, ale bywały także środowiska, w których błąd ortograficzny dyskwalifikował zupełnie człowieka. Myślę, że w dawnej inteligencji, wśród dawnej inteligencji robienie błędów ortograficznych było absolutnie niemożliwe, niedopuszczalne. To człowiek zupełnie wychodził poza towarzystwo. No a dzisiaj czasem można dostać nawet nagrodę, ale myślę, że jednak sprawdzenie się jest głównym powodem uczestnictwa w takich dyktandach. Dziennikarze powinni robić błędy, znaczy wszyscy robią błędy, ale czy jest to dla nich w pewnym sensie usprawiedliwione? A teraz tych błędów się robi coraz mniej, bo podkreśla się w komputerze, ten błąd od razu wychodzi. To jest ułatwienie pewne, ale walka z ortografią była przecież częścią tradycji polskiej literackiej, bo już futuryści przecież walczyli z ortografią. Słynny nóż w brzuchu pisany przez U otwarte i tak dalej. To jest taki bunt, który zawsze podnoszono, ale tutaj jest taki paradoks, że żeby walczyć z tą ortografią, trzeba ją znać. To znaczy, żeby napisać coś nieortograficznie, trzeba wiedzieć, jak to się pisze ortograficznie, bo inaczej to nie ma za bardzo sensu. Także nawet taka walka z ortografią zakłada, że trzeba się jej nauczyć. Od 15 maja bilety bielskiego MZK można kupić poprzez aplikację na telefony komórkowe. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej udostępnił swoim pasażerom możliwość zakupu najpopularniejszych rodzajów biletów przy użyciu darmowej aplikacji SkyCash, dedykowanej na telefony komórkowe typu smartfon. Aplikacja pozwala nabyć bilety MZK w dowolnym miejscu i czasie w tych samych cenach, co ich papierowe odpowiedniki. To oczywiście to forma zakupu biletów najbardziej popularna jest wśród młodzieży i dla niej głównie dedykowana. Firma SkyCash to obecnie najbardziej znany w Polsce i najbardziej doświadczony operator prowadzący sprzedaż biletów w blisko 46 miastach. Według danych tej firmy blisko 2 miliony użytkowników aplikacji SkyCash ma możliwość zakupu biletów w całej Polsce, ale nie tylko komunikacji miejskiej, również kolejowej, lotniczej, można kupić bilet do kina, a także opłacić miejsca parkingowe. Możliwości są różne. Oczywiście, żeby można dokonywać zakupu biletów w Bielsku, należy przede wszystkim pobrać tę aplikację i zainstalować na telefonie, następnie zainstalować konto użytkownika, opłacić to konto i można już potem kupować bilety. Co w przypadku kontroli? Otóż wystarczy po prostu wejść w tą aplikację, w opcję bilet do kontroli, okazać kontrolerowi ten bilet na ekranie swojej komórki. Szczegółowe materiały instruktażowe znajdują się na stronie internetowej i są dystrybuowane w autobusach i na przystankach komunikacji miejskiej. Na Szyndzielnie otwarto kolejną, najdłuższą trasę rowerową w kompleksie Enduro Trails Bielsko-Biała. Rock'n'Rolla jest najdłuższą, 6,5-kilometrową trasą kompleksu łączącą Szyndzielnie z Kozią Górą. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor oraz zastępca prezydenta miasta Lubomir Zawierucha. A się teraz prosi, żeby można było zjeżdżać lub podjeżdżać do Szczyrku? No tak, wczoraj było spotkanie na ten temat, między innymi z burmistrzem Szczyrku, był przedstawiciel gminy Bystra Wilkowice, byli przedstawiciele tych wszystkich resortów zimowych, że się tak wyrażę, w Szczyrku. I myślę, że za 3-4 lata będzie tutaj ponad 100 km tras rowerowych tych górskich. Są zainteresowani? Bardzo, bardzo. Proszę mi wierzyć, że ja byłem zaskoczony, bo ja próbowałem wczoraj przekonywać i w zasadzie przy drugim zdaniu już było powiedziane, przejdźmy do konkretów. Rowerzyści wchodzą na kolejkę, wieszają samodzielnie lub proszą o pomoc pracowników, jak to wygląda? Tak, no przygotujemy w ogóle stanowiska takie, gdzie można ten rower jeszcze zmontować, można go umyć, no trzeba go wnieść na peron, jest specjalny hak, oczywiście obsługa pomaga na górze. Zaraz przy górnej stacji są miejsca, ławeczki, gdzie można się przygotować do zjazdu. Ja zachęcam do tej jazdy, ale proszę o ostrożność, bo trasa jest wspaniała, piękna, ale wszędzie tą ostrożność trzeba zachować.
Trasa jest stosunkowo łatwa i powinien sobie na niej poradzić prawie każdy kolarz, który opanował podstawy jazdy na rowerze górskim. Jest równą trasą, czyli kwalifikuje się jako trasa niebieska, spadek tam jest 7%, średni spadek. Natomiast ma też elementy takie jak właśnie poukładane takie przeszkody z kamieni, nic jakiegoś strasznego, ale trochę tych kamieni żeśmy wykorzystali, bo taki tu jest teren, że to można było zrobić. No i trasa ta jest długa, bo ona ma 5 km części zjazdowej i 1,2 km części podjazdowej pod schronisko. Ten podjazd jest bardzo łagodny i trwa około 8-10 minut, a cała trasa zjazdowa łącznie z tym podjazdem to pewnie no, 25-30 minut będzie trwać, może nawet dłużej. W hali sportowej pod Dębowcem już po raz szósty odbył się doroczny mecz siatkówki, w którym zmierzyli się podopieczni Świetlic Środowiskowego Centrum Pomocy z bielskimi samorządowcami. Coroczne rozgrywki odbywają się w ramach akcji pod nazwą Mądrze, Zdrowo, na Sportowo. Naprzeciwko siebie zwyczajowo stanęli przedstawiciele bielskich samorządów oraz młodzież ze Świetlic Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. Sędzią głównym spotkania był przyjmujący drużyny BBTS Bielsko-Biała Wiaczesław Tarasow, a w rolach pozostałych arbitrów zawodniczki i zawodnicy zawodowych bielskich drużyn siatkarskich. Każda inicjatywa, która promuje sport, jest dobra, zwłaszcza wśród dzieciaków, kiedy musimy je zachęcać do ruchu, aby w przyszłości nie chorowały na różne choroby cywilizacyjne. Cały czas powtarzam, wszędzie gdzie się znajduje, że ruch to zdrowie. I dzieciom trzeba to wpajać od najmłodszych lat. Mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla młodzieży. Pokonani już zapowiedzieli srogi rewanż, ale tak jest co roku.